że nie ma większej miłości na to, jak ktoś daje życie swoje za przyjaciół. I kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, byliśmy obłudnikami, zdradzaliśmy, przeklinaliśmy, wyzywaliśmy, kradliśmy, zabijaliśmy, nie szanowaliśmy rodziców, pożądaliśmy i szereg tych innych rzeczy, to wtedy we właściwym czasie Chrystus za nas umarł. Bóg, ktoś sprawiedliwy, Jezus, sprawiedliwy, ktoś czysty, nieskazitelny, umarł za takiego nędznego, grzesznego człowieka jak ja i ty. I dzisiaj możesz iść, możesz załatwiać swoje sprawy, możesz iść na deptach i myślisz o czymkolwiek, ale wiedz, że teraz w tej chwili Chrystus za tobą płacze. I mówimy dzisiaj o Jezusie, nie mówimy o tym, który wisi na krzyżu, bo jakby wisiał z rozłożonymi rękami, to za wiele by nam nie pomógł. Nie mówimy dzisiaj o Chrystusie, który jest przedstawiany w wizerunkach, na obrazkach. Nie mówimy o Chrystusie 2000 lat temu w kosmosu starożytnym, nie wiadomo jakim. Mówimy o żywym Bogu, który ma zainteresowanie o tobie, który zna wszystkie twoje troski, wszystko to, z czym się zmagasz, zna całe twoje serce i mówi dzisiaj: przyjdź, otwórz swoje serce. I jest napisane: oto stoję u drzwi twojego serca i pukam. A jeśli swoje serce swoje otworzysz, zamieszkam z tobą i będę z tobą wieczerzał. Zobaczcie, co się stało z nami. Pamiętam, jak zrobili film Pasja i wszyscy zachwycali się tym filmem Pasja, na pewno oglądaliście. I wszyscy mówili z taką nienawiścią: co za Żydzi, zamordowali Jezusa. Co za wstrętnie, jak mogli zrobić. Ale powiem wam, że to nie Żydzi zabili Chrystusa. To każdy z nas ma krew na rękach, to my zabiliśmy Chrystusa. Jest taka pieśń, to nie gwoździe go przybiły, ale każdy nas grzech. Jezus umarł na krzyżu, cierpiał, został osamotniony, odrzucony, wszystko co najgorsze z powodu naszego grzechu. I możesz iść powiedzieć: ja jestem dobrym człowiekiem, ale znam taki kawał, że dwóch skinów chciało zrobić dobrze. Uratowali babci życie, przestali ją kopać. Dla nich to było dobro. Co to znaczy dobro? Nie ma innego dobra. Nawet do Jezusa przyszedł człowiek i powiedział: dobry. A on mówi: dlaczego nazywasz mnie dobry, jak jest tylko jeden dobry? Bóg w niebie. A my dzisiaj idziemy, jesteśmy usprawiedliwieni, bo przeprowadzimy staruszkę przed ulicę i mówimy, że dobrze robimy, że idziemy w niedzielę odbębnić godzinę w kościele. I powiem wam, najbardziej zwiedzone, największe zakłamanie Polski, największe zakłamanie polskie to jest stwierdzenie: jestem wierzący, niepraktykujący. Tu stoi moja żona i dzisiaj jakbym powiedział: jestem żonaty, ale nie praktykuję. To wiecie, co się dzieje? Nie ma tego małżeństwa. I jak dzisiaj jesteś w tym miejscu, gdzie mówisz: ja jestem wierzącym, niepraktykującym, to mówię ci, drogi, kochany człowieku, że niestety jesteś w błędzie. Byliśmy okłamywani przez tyle lat. Nie ma nic takiego jak wierzący, niepraktykujący. Demony też wierzą i drżą. Jak ja wiem, że jest prawo, jak cię złamię, pójdę do więzienia. Nie chcę iść do więzienia, to ja tego nie robię. Jak wiem, że jest Bóg, który kiedyś będzie sądził żywych i umarłych, to wiem, że muszę jak najszybciej się z Nim pojednać. Krzyż! Chrystus, który umarł za nas z miłości, żebyśmy mogli z Nim żyć. I dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Chrystus to nie jest jakaś religia. Chrystus to nie jest jakaś teologia. Chrystus to nie jest jakieś niedzielne nabożeństwo. To nie jest jakieś różanie czy odmawianie paciorków. Ale Chrystus to jest potężny Bóg, którą każdą komórkę twoją ukształtował w twoim sercu, w twoim ciele. I ma dzisiaj staranie i woła: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, którzy jesteście samotni i zostawieni. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam ukajenie. Czemu? Bo moje brzemię jest lekkie, a jarzmo miłe. Miłe. Także dzisiaj